były. Tutaj jest jakieś stare pole. Tam jest ta stodoła. Pokazałam. I pozdrawiam mamę, tatę, siostrę. Też pozdrawiam Wikę. Dziękuję. Mamy tutaj siostrę, babcię. Tak, ciocię, wujka, psa, kota. Psa, cioci i... Psa, cioci, o! Ale moje ciocie ma. Dobra, a kto jest najlepszą trenerką na świecie? A trenerką? Pani. O, dziękuję bardzo. Jesteśmy w trakcie marszu biegu. Jesteśmy liderami, to jest Łukaszem Kubą, mamy taką przewagę nad resztą stawki, że nie widać ich nawet. No, pozwoliliśmy nie widać właśnie sobie maszerować, ich nawet nie widać. Fajnie jest, chłopaki, prawda? Super. Świetnie. Jesteście świetnie zadowoleni ze swojej dyspozycji? Tak. Jestem zadowolony. Bardzo. Tak, ja też. Nic nie boli? Nic. Nie, nie, jest super. Piękna. Nigdy nie było tak dobrze. No. Piękna pogoda, piękna okolica, tu mamy w tle rzekę w Kre. Co ciekawe, dzisiaj stoczymy pojedynek właśnie z tą Wkrą. Wkra Sochocin będzie naszym rywalem w roczniku 2007. Więc jest w ogóle cudownie. Jest świetnie. No i coś teraz wy dorzućcie od siebie. Nie no, piękna pogoda, piękna natura, bo się łabędzie przepływały obok nas przed chwilą. Tak jest. Wydaje, że to jest idealna pogoda na bieganie w trenerze. Dokładnie, zero wiatru. No, nic nie wieje, temperatura odpowiada nam. Nie ślizgamy się na śniegu. Popatrzcie, tutaj, drodzy Państwo, z drugiej strony ekranu. Przepiękne łąki, pola, właśnie przed chwilą wybiegliśmy z lasu. Rocznik 2007 został z tyłu w lesie. O mój Boże, ktoś do mnie dzwoni, więc chyba musimy kończyć nagranie. Okej, ekipa zielonego stolika biegnie. Ole! Czy każdy się pokaże? Zapraszam. Dobry! Pozdrów się rodziców, mamy babcię, tatę. Zdrawiam! Jezus, nie pozdrawiam siebie podnoszącego złotą piłkę! Oj tak, Sebuś, na pewno! Tak! Już za rok! Pozdrawiam mamę i tatę! Hop! Praca kolana wysoko, ręce na zmianę. Dobra, praca rąk, Igor, brawo. Stop! Hop! Stop! Utrzymać nogę. Hop! Stop! Hop! A i tu Igor, jeden euro szybciej. No. W pięknym lesie zrobiliśmy dzisiaj dokładnie 4,5 km biegu, a to kończymy. Jeszcze zostało nam 700 metrów do ośrodka, ale zanim te ostatnie 700 metrów, chłopcy robią 6 sprintów po 30 metrów po tych pięknych, leśnych ścieżkach. Myślę, że dla nich wszystkich jest sama przyjemność. Oni zresztą sami o tym mówią, że to jest najfajniejszy trening na całym obozie. Cały rok czekają na te zimowe marszobiegi i zaraz zobaczycie, z jakim entuzjazmem przybiegną tutaj do mnie na metę. Pierwsza para już pędzi, zobaczcie jakie tempo, mimo że 4,5 km w nogach. Zobaczcie, to jest tempo, to są sportowcy, z których jesteśmy bardzo dumni.
Utrzymać nogę. Hop. Stop. Hop. Aj tu Igor, 1 euro szybciej. Okay, zawodnicy po bieganiu rozciągają, znaleźli sobie drzewko, znaleźli sobie słupek. Tutaj Krzysiu też znalazł drzewko. Nie wiem, jak długo to drzewko da radę, ale walczy z Krzychem w każdym razie, walczy. Sato, leć, bo chodzi! Leci Sato z Krzychem! Dawaj, Sato! Dawaj, Kuba, dawaj! No nie! Dobrze, Sato! Pozdrawiam rodziców i siostrę! Pozdrawiam mamę i tatę. Bardzo ładny patyk, panie Marku! To jest szalika do naszego pokoju! A, bardzo ładna. Gdzie są bombki? Nie zwariował, bo on dostał konkretnego wieszkonga i może być podpięty, nie? Ja to spróbuję go rozmasować zaraz. Jest ok, Eri! Jest ok! Kończy się trening rocznika 2010 z trenerem Patrykiem na bramce, a za chwilę rozpocznie się mecz sparingowy rocznika 2007 z drużyną Wkra Sochocin. To jest pierwsza czwórka, która grała w tym sparingu pierwsze kilka minut. Tam jest jeszcze i tu jest Bartek. No i strzeliłeś jakiegoś gola? Strzeliłem jednego, tutaj mam drugiego strzelca. Ty strzeliłeś gola? Tak, strzeliłem. Zmień się po kamerę. Ale co się tam stało? Generalnie to pierwszą czwórkę graliśmy się dobrze. Nawet 2-0 wygrywaliśmy, potem zmiany. Cały czas 2-0. Potem były zmiany, no już tak się zaczął wyrównać ten poziom, bo byliśmy po prostu lepsi od przeciwników, to widać, teraz jest coraz bardziej równo i dalszy skład wchodzi. Tak na razie wygląda mecz. To nic się nie dzieje. Tak, proszę okulary też. Na tym kończymy. Dziękuję. Można jechać szybko.